Dzięki wsparciu finansowemu gminy miejskiej prawie 650 tczewskich siedmiolatków objęto programem profilaktyki próchnicy zębów. Po raz pierwszy tczewski ratusz rozpoczął prozdrowotną akcję lakowania zębów u siedmiolatków. Rodzice dzieci objętych tym programem nie muszą ponosić żadnych kosztów, gdyż jest on finansowany przez samorząd Tczewa. O szczegóły zapytaliśmy Małgorzatę Mykowską, rzeczniczkę prasową Urzędu Miejskiego. Zabiegowi lakowania zębów mogą poddać się wszystkie dzieci siedmioletnie zamieszkałe na terenie Tczewa, dzieci urodzone w 2012 roku. Jak powiedziałam, akcja się już rozpoczęła. Ten rocznik 2012 będzie podlegał tym zabiegom do końca roku. Rodzice, którzy chcą, aby ich pociechy skorzystały z lakowania zębów, muszą umówić się na wizytę. Rodzice wraz z dziećmi mogą się zgłaszać do wytypowanego w drodze konkursu gabinetu stomatologicznego przy ulicy Jedności Narodu, jest to gabinet dentu. I tam oprócz tego lakowania ząbków również dzieci i rodzice dowiedzą się, w jaki sposób dbać o higienę jamy ustnej, jak się odżywiać, żeby te ząbki były w jak najlepszym stanie, jak najzdrowsze, jak często odwiedzać stomatologa. Lakowanie dotyczy pierwszych zębów trzonowych stałych, czyli szóstych u dzieci, u których zabieg ten nie został wykonany w ramach refundacji NFZ-u przed ukończeniem 7 roku życia oraz w przypadkach utraty częściowej lub całkowitej laku szczelinowego. Zabieg lakowania dotyczy maksymalnie dwóch zębów u dziecka. Wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej, na stronie gabinetu stomatologicznego, ale też wszystkie szkoły również posiadają informacje, ponieważ dotyczy to dzieci z pierwszych klas.